Temat cierpienia zawsze był i nadal pozostaje tematem bardzo trudnym. Tym bardziej, że osoby cierpiące mają bardzo delikatną skórę i łatwo wyczuwają drętwo mowę, łatwo wyczuwają różnego rodzaju frazesy. Ale z drugiej strony, komuż z nas ten temat cierpienia jest obcy? Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu cierpienia doświadczamy. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. To prawda, że nie jest rzeczą łatwą mówić o cierpieniu osobie, która go tak do końca w takim bardzo radykalnym czy ekstremalnym wymiarze nie doświadczyła. I pewnie ja do takich osób należę, ale to nie oznacza, żeby ten temat pomijać. Temat bardzo ważny, bo z cierpieniem się zmagamy lub w bliższej lub dalszej przyszłości będziemy się zmagać. Tak jak powiedziałem przed chwilą, każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu cierpienia doświadcza. Każdy z nas jest wezwany przez Chrystusa, by każdego dnia brać swój krzyż, swój osobisty, a więc swoje cierpienie, swoje doświadczenie, swój trud, swoją chorobę, swoje boleści, swoje obowiązki, swoje powołanie. Można byłoby tutaj różne synonimy słowa krzyż wymieniać. A więc mamy brać ten krzyż i iść za Jezusem. Czy uda się całkowicie usunąć krzyż i cierpienie z naszego życia? Czy mimo rozwoju medycyny, rozwoju techniki, rozwoju również psychologii, pedagogiki, możemy powiedzieć, że uda się wielkim tego świata uwolnić nas od cierpienia? Z tym pytaniem zmierzył się kardynał Ratzinger w książce Eschatologia, śmierć i życie wieczne. Posłuchajcie jego refleksji na ten temat. Problem eliminacji cierpienia nabrał dziś, w czasie nowych możliwości danych człowiekowi, wyjątkowego znaczenia. Próby zlikwidowania cierpienia przez medycynę, psychologię i pedagogikę, przez budowę nowego społeczeństwa rozrosły się do gigantycznego dążenia ku ostatecznemu wyzwoleniu ludzkości. Niewątpliwie trzeba robić wszystko, by ograniczyć cierpienie. Jednakże pragnienie całkowitego wyeliminowania go byłoby identyczne z banicją miłości, a więc i degradacją człowieka. Próby tego rodzaju to pseudoteologia, której wynikiem może być tylko pustka życia i pustka śmierci. Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. Kryzys zachodniego świata uwarunkowany jest w znacznej mierze wychowaniem i filozofią, która chce zbawić człowieka bez krzyża i wbrew krzyżowi, a więc wbrew prawdzie. Relatywna wartość ludzkich dróg do eliminacji cierpienia jest niewątpliwa. Mogą się stać bardzo pomocne, jeżeli nie będą pretendować do rozwiązania całości problemu. Pozostawione wyłącznie same sobie prowadzą donikąd. Albowiem ostatecznie zaspokoić może człowieka tylko jedna odpowiedź. Ta, która zaspokaja jego pragnienie nieskończonej miłości. Tylko życie wieczne stanowi wystarczającą odpowiedź na pytanie, którym jest egzystencja i śmierć człowieka na tej ziemi. Bardzo ciekawa myśl kardynała Ratzingera. Ona mnie tak bardzo dotknęła i uświadomiła, że rzeczywiście cierpienie towarzyszy nam na ziemi i należy robić wszystko, żeby ulżyć człowiekowi cierpiącemu. Należy zrobić wszystko, aby ten problem cierpienia rozwiązać. Ale nie rozwiąże się problemu cierpienia, jego sensu, jeżeli wyeliminuje się prawdę o życiu wiecznym. Nie rozwiąże się problemu cierpienia i sensu cierpienia,
jeżeli nie uwzględni się tematu miłości, tak, miłości, która też ma służyć drugiemu człowiekowi, miłości, która jest zdolna do podjęcia trudu i ofiary i cierpienia. Tylko życie wieczne stanowi wystarczającą odpowiedź na pytanie, którym jest egzystencja i śmierć człowieka na ziemi, mówił kardynał Ratzinger. Tylko życie wieczne. I moi drodzy, ta prawda o życiu wiecznym, prawda, w którą wierzymy, ona nadaje sens naszemu życiu, daje również sens naszemu cierpieniu. Bo gdyby rzeczywiście nie było życia po tym życiu, gdyby to nasze życie kończyło się tutaj, tylko w tym wymiarze doczesności, no to można zadawać sobie pytanie, no to po co się męczyć? To po co cierpieć? Zakończmy to życie. Zakończmy to życie. Ale pisze człowiek, pisze kardynał Ratzinger w ten sposób. Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. Myślę, że można spojrzeć na to w takich dwóch wymiarach i w tym wymiarze doczesności, gdzie rzeczywiście wiele osób, które nie doświadczają miłości, nie doświadczają należnego zaopiekowania, które przeżywają swoje cierpienie w samotności, które nie widzą sensu swojego życia, nie mają dla kogo żyć, nie potrafią odkryć sens swojego cierpienia, że te osoby rzeczywiście nie akceptują życia i chcą to życie zakończyć. Ale chcą to życie zakończyć dlatego, że, tak jak powiedziałem, nie widzą sensu, nie widzą cierpienia, nie widzą sensu cierpienia, ale to, że oni czegoś nie widzą, to nie oznacza, że tego nie ma. Tylko trzeba otworzyć oczy, trzeba spojrzeć na swoje życie, na swoje cierpienie z perspektywy życia wiecznego właśnie. Bo jeżeli zamkniemy się tylko w życiu doczesnym, to no tak, no to zadajemy sobie pytanie o sens tego cierpienia. Natomiast kiedy spojrzymy przez perspektywę życia wiecznego, przez perspektywę wiecznej miłości, przez perspektywę tego, co jest w stanie jedynie zaspokoić ludzkie oczekiwania, więc przez miłość, to nasze cierpienie również nabiera sensu. Tak, pozostawione wyłącznie same sobie prowadzą donikąd te wszystkie próby uwolnienia człowieka od cierpienia. Albowiem ostatecznie zaspokoić może człowieka tylko jedna odpowiedź. Ta, która zaspokaja jego pragnienie nieskończonej miłości. Tak, moi drodzy, zaspokoić nas może tylko prawda o nieskończonej Bożej miłości. I właściwie ta tęsknota za miłością jest tęsknotą, która jest w sercu każdego człowieka. I właściwie miłość jest czymś, co jest gwarantem naszej nieśmiertelności. To właśnie miłość sprawia, że chcemy żyć wiecznie. I ta miłość nasza zostanie zaspokojona, spełniona, wypełniona, dopełniona, zrealizowana. Nie wiem, jakich tutaj jeszcze synonimów używać. Zostanie właśnie tam w życiu wiecznym, tam od Boga doświadczymy tej pełni miłości, za którą tęsknimy. A tutaj, teraz na ziemi, akceptujmy życie, chociaż nie jest ono łatwe. Akceptujmy też to doświadczenie, ten trud, który każdego dnia dźwigamy, ten nasz codzienny krzyż, bo krzyż to jest droga do zbawienia wiecznego. Tego zbawienia Wam, tego zbawienia sobie z całego serca życzę i tej siły do dźwigania codziennego krzyża Wam i sobie również z całego serca życzę, żebyśmy nigdy tego krzyża nie zdjęli. Zostawimy go dopiero tam na Golgocie, już to kiedyś mówiłem, prawda? Tam na Golgocie Pan Jezus też swój krzyż zostawił, poszedł do nieba, oczywiście wcześniej jeszcze do grobu i tak dalej, ale ostatecznie do nieba, my również do nieba zmierzamy. Co daj Panie Boże? Amen. Życzę wszystkiego dobrego, pokój i dobro.